Ile początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego o wyrazach minus 21, minus 17, minus 13 należy dodać, aby otrzymać liczbę 105? Początkowe wyrazy naszego ciągu to minus 21, minus 17, minus 13. I tu mamy kropeczki. Zastanówmy się najpierw, jaka jest różnica tego ciągu. Czyli, żeby policzyć różnicę, na przykład od wyrazu drugiego odejmujemy wyraz pierwszy, czyli mamy minus 17 minus wyraz pierwszy, czyli minus 21. Minus razy minus daje plus, czyli mamy minus 17 plus 21. Możemy zamienić kolejność, czyli jest 21 minus 17, co nam daje 4. Pytanie brzmi, ile wyrazów z tego ciągu musimy dodać do siebie, aby otrzymać liczbę 105. Czyli liczba 105 to jest suma n początkowych wyrazów tego ciągu. Nie wiemy, ile wynosi nasze n, czyli nie wiemy, ile tych wyrazów jest, czyli szukaną jest n. Ponieważ znamy sn, zapiszmy wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. To jest 2 razy a1 plus n minus 1 razy r przez 2 razy n. I podstawmy nasze dane. Pod sn wstawiamy 105, Nasze a1, czyli pierwszy wyraz, to jest minus 21, czyli mamy 2 razy minus 21. Nie znamy n, a chcemy go policzyć, czyli mamy n minus 1. Nasza różnica wynosiła 4. I całość mnożymy przez n. Proponuję, aby pozbyć się mianownika, czyli obustronnie pomnożmy przez 2, więc po lewej stronie dostaniemy 210. Pamiętajmy, że y, cały ułamek był mnożony przez n, więc teraz cały licznik będzie mnożony przez n. Proponuję więc, aby dać licznik w nawias i to będziemy mnożyć przez n, dlatego że dwójki nam się skróciły. Więc w liczniku mamy minus 42, tu opuśćmy nawias, czyli będzie plus 4n minus 4. Więc z nawiasu dostaniemy minus 46 plus 4n. I całość mnożymy przez n. Opuśćmy więc nawias po prawej stronie, więc po lewej nam zostaje 210, a po prawej minus 46n plus 4n kwadrat. Teraz całe równanie możemy podzielić przez 2, czyli dostaniemy 105, to jest minus 23n i plus 2n kwadrat. Jest to równanie kwadratowe, więc wszystkie elementy przerzucamy na jedną stronę, więc proponuję, aby te 105 przenieść na prawo, po lewej zostanie 0. Układamy je od razu w kolejności od najwyższej potęgi do najniższej, czyli najpierw będziemy mieli 2n kwadrat, Później będzie minus 23n. No i te 105 po przeniesieniu na prawo będzie ze znakiem minus. Więc rozwiążmy to równanie kwadratowe. Policzymy deltę. Czyli b kwadrat minus 4ac. Nasze b to jest to, co stoi przy n, czyli u nas minus 23. Podnosimy to do kwadratu. Teraz minus 4 razy a. A to jest to, jest to co stoi przy n kwadrat, czyli razy 2. I C to jest wyraz wolny, czyli mamy minus 105. Podnieśmy 23 do kwadratu. To nam daje 529. I tu mamy minus razy minus da nam plus. Jest 8 razy 105, czyli mamy 840. Po dodaniu dostaniemy 1369. Więc pierwiastek z telty Wynosi 37. Ponieważ delta jest dodatnia, mamy dwa rozwiązania. Naszą zmienną było n. Pamiętamy, że n musi być liczbą naturalną. To obliczmy n1. To jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Podstawmy nasze dane. Nasze b to jest minus 23, czyli minus b to jest 23, minus pierwiastek z delty, czyli minus 37 przez 2 razy a, czyli 2 razy 2 to będzie 4, więc w liczniku dostajemy minus 14 przez 4. Mamy tu liczbę ujemną, możemy wyciągnąć całość, czyli to będą 3 całe i 2 czwarte, czyli 1 druga. Widzimy, że ta liczba nie jest liczbą naturalną. Jest po pierwsze ujemna, po, po drugie nie jest całkowita, czyli możemy tu zapisać sprzeczność. Policzmy więc n2, N2 mamy wzór minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli mamy znowu 23 plus 37 przez 4, co nam daje 60 przez 4, czyli 15. Jest to liczba naturalna, czyli z tego wynika, że należy dodać 15 początkowych wyrazów tego ciągu, aby otrzymać liczbę 105.